Moi drodzy, chciałbym zademonstrować nam dzisiaj nowo wynalezioną przeze mnie maszynę do produkcji kół. Myślę, że w rewelacyjny sposób ułatwi nam ona pracę. Proszę, teraz może dwaj panowie podejdą do maszyny. O, pan stanie tutaj, a pan tutaj. Teraz włączamy maszynę. I teraz pan wkłada półprodukty, a pan odbiera gotowy produkt. Trzeci pan odnosi koło do magazynu i tak dalej. No fajnie. Pan wkłada, pan odbiera, pan odnosi, a my? No to chyba macie wolne, znaczy ten tego... Jesteście chyba zwolnieni. Oj, panie, mnie to jest dobrze od czerwca do września. Każdemu jest wtedy dobrze, ciepło. Ale ja wtedy pracę mam. Jestem zawodowym zbieraczem runa leśnego i jagód. W czerwcu truskawki, w lipcu maliny, w sierpniu jagody, we wrześniu jeżyny. A teraz, panie, bezrobocie. Byle do wiosny, byle się sezon zaczął. No, to jesteś pan bezrobotny sezonowo. To na zimę emigruj pan do ciepłych krajów, jak bociany. Tam mają truskawki w listopadzie. A u mnie jest gorzej. Robiłem w królewskiej fabryce powozów. Dopóki król zamawiał karoce i na świecie nie pojawiły się samochody, wszystko było w porządku. Teraz król ma już za dużo karoc, a eksport spadł, bo na świecie kupuje się teraz auta. No i tak to było. Mniejsza produkcja, mniejsze zatrudnienie. No i cóż, nastał czas niedobrej koniunktury dla przemysłu powozowego, więc nas pozwalniali. Ma pan rację. To się nazywa bezrobocie koniunkturalne. Jeśli koniunktura wzrośnie, sytuacja może się poprawić. A jeśli nie wzrośnie? Też może być. Auta chyba zupełnie zastąpią powozy. Jeśli nie wzrośnie, musi się pan przekwalifikować. Co pan robił w fabryce? Montowałem koła, no na ośki. No to przecież może pan szukać pracy w fabryce aut. Potrzebuje pan tylko niewielkiego przygotowania. W fabryce aut też się montuje koła na ośki. Trzeba to rozważyć. Panie ładny, jak pan taki mądry jesteś, to wymyśl pan coś, żebym ja miał pracę. A co pan robił, zanim stał się pan bezrobotny? Ja? Drwal jestem. 15 lat wycinałem drzewa w lesie. Aleśmy wszystkie w regionie wycięli i teraz nas wyrzucili z roboty. I co? Przecież tu już nie ma lasów. No tak, to jest poważny problem. To jest bezrobocie strukturalne. Dotknęło pewnie sporej grupy ludzi w regionie i dotyczy całej gałęzi gospodarki. Obawiam się, że wymaga to rozwiązań systemowych, wspieranych przez państwo. Pan mi tu nie lej letniej żubki, tylko mów pan, czy mogę zarobić. Pan może. Musi pan się zebrać w sobie i przenieść się w inny region kraju, tam, gdzie drwale są potrzebni, albo zmienić zawód. O rany! A ja? Panie, w życiu by nie było bezrobocia, jakby nie ten kapitalizm. Jak to? Pracowałem w państwowej przetwórni buraków cukrowych. Panie, cała wieś tam pracowała. Potem przyszła prywatyzacja i 2/3 załogi wyrzucili. Póki zakład był państwowy, nie było bezrobocia. A czy kiedy zakład był państwowy, pracowaliście pilnie od rana do końca dnia? Nie, no panie, to się nie dało, bo roboty tyle nie było. Ale wie pan... Kaska co miesiąc spływała. No właśnie. Ponieważ roboty tyle nie było, to znaczy, że za dużo was tam pracowało. Bezrobocie istniało, ale było to bezrobocie utajone. Gdyby zakład od początku był prywatny, to nie zatrudniłby prawdopodobnie zbyt wielu pracowników. To nie prywatyzacja spowodowała bezrobocie? Nie. Ona je tylko ujawniła.
Ej, panie pracodawco! Szukamy pracy, szukamy. No, szukamy pracy. Może u pana coś się znajdzie. U mnie? No, nie bardzo. Jak to nie potrzebuje pan to? Jak nie potrzebuje pan Panie, pan nie potrzebuje pan. Może by mi potrzebował, ale sprzedaż idzie słabo. A koszty pracy są zbyt wysokie, więc nie mogę nikogo zatrudnić. Przykro mi. Co to znaczy zbyt wysokie? Jak wysokie? Co to znaczy? Ale to dlaczego? Znaczy wysokie? Ale dlaczego? No, związki zawodowe wynegocjowały dość wysokie stawki minimalne. Koszty ubezpieczeń społecznych też nie są małe. Nie dam rady. Chciałbym, ale nie mogę wam pomóc. No skaranie z tym bezrobociem, no. Panie ładny, ten facet to prawdę mówił? Niestety tak. Bezrobocie jest zawsze obecne w gospodarce rynkowej. Oczywiście najlepiej, jeśli jest ono małe. Ale kiedy ono jest małe? Pracy nie ma. Bezrobocie jest małe, kiedy gospodarka się sprawnie rozwija. Kiedy ludzie chcą kupować dobra i usługi, wówczas pracodawcy, żeby sprostać zapotrzebowaniu rynku, muszą zwiększyć sprzedaż, co prawie zawsze wymaga zwiększenia liczby pracowników. Wtedy bezrobocie maleje. A jak już ono jest, to co robić? Na rynku pracy jest tak samo jak na każdym innym rynku. Szanse na znalezienie dobrej pracy mają osoby wykształcone i elastyczne. Takie, które w razie potrzeby są gotowe do zmiany kwalifikacji lub przeniesienia się w inny region kraju lub nawet do wyjazdu za granicę. Toś pan przegiął. A rodzina? A dzieci? A znajomi? Fakt. To są zawsze trudne decyzje, ale niestety czasem konieczne. Można także założyć własną firmę i działać na własną rękę. Pan umie zakładać koła. Mógłby pan poszerzyć swoje umiejętności dodatkowo o naprawę kół i opon i otworzyć własny zakład. Myślę, że klientów by panu nie zabrakło. A ja, panie ładny, jaki pan ma pomysł na mój biznes? Proszę pana, każdy wie najlepiej, co potrafi. Pan mógłby na przykład... Mógłby pan poszerzyć swoje umiejętności?